Zapraszam na film z ponad dwutygodniowej zasiadki karpiowej na trzech różnych wodach. Z trzema sposobami karpiowania. Obecnie znajdujemy się 200 km przed pierwszym miejscem zasiadki. Jak widać, pogoda nie jest piknikowa. Na tej zasiadce będę grał rolę łowcy, podbierającego kamerzysty, lektora, kucharza i oczywiście testera nowych wędek. Po dotarciu na miejsce pogoda była tak zaskakująco dobra, że postanowiłem najsampierw wyrzucić wędki bez jakichkolwiek poszukiwań najlepszego miejsca i następnie zająć się obozowiskiem. Podczas tej zasiadki będę testował wędki. Sonic SK47 o długości 360 cm. Przelotka startowa 50, 3,5 lbs. Poprzednie sezony testowałem wędki Anaconda Magist Carp 50 o długości 360 cm, 3,5 lbs. Prologic Commander Compact 360 cm długości 3,5 lbs. Głównym problemem tych wędek były bardzo delikatne pękające szczytówki. W przypadku Prologica wędki dotarły do mnie z napisami do połowy startymi, jakby były już wcześniej używane. Kupiłem je w sklepie internetowym Angelnplatz, w którym zamówiłem również kołyskę karpiową. Lecz do tego czasu kołyska nie dotarła, a to już parę miesięcy po upominaniu się o zwrot pieniędzy lub towaru. Co mogę dodać więcej? Nie polecam tego sklepu. A w taki oto sposób prezentuje się moje obozowisko, które nie jest zbyt profesjonalne, lecz co więcej, mi potrzeba, by pobić własne PB, które na dzień dzisiejszy wynosi 22 kg i 400 g. Noc przebiegła bez kontaktu z karpiami, postanowiłem dokładniej rozmieścić zestawy, zanęcić i poczekać, co będzie działo się dalej. Choć na tym miejscu czeka nas jeszcze tylko jedna doba, bo później przenosimy się na większą wodę, na której spędzimy 7 dni i tam wypatruję szansę na pobicie mojego PB. Postanowiłem jedną wędkę zostawić w miejscu, którym była wczoraj, a kolejny zestaw umieścić pod brzegiem przy zwisającym drzewie na wodzie o głębokości 1 metr. Logicznym wytłumaczeniem postawienia mojego zestawu w tym miejscu jest wiejący w moją stronę wiatr i słońce, które nagrzewa płytką wodę szybciej. Karpie po zimie mają potrzebę odwiedzania takich miejsc, w których jest cieplejsza woda niż w innych miejscach zbiornika i wygrzewania się w promieniach słońca. Tutaj jesteście świadkami nęcenia kukurydzą i całymi kulami 20 mm. A za chwilę będzie widać, w którym miejscu precyzyjnie umieszczę zestaw. Przypon, jaki zastosowałem, jest to tak zwany przypon z włosem. Kula tonąca 24 mm, długość przyponu 30 cm. Zbudowany na plecionce miękkiej, 35 lebetej. Wędki czekają w gotowości na walkę z wielkimi okazami, a ja czekam na przypływ adrenaliny i pierwszy hol w sezonie 2024. Przyjechaliśmy na łowisko 25 dnia kwietnia, na minimum 2 tygodnie, aby złowić moje nowe PB. Chcę dodać, by zaciekawić Was, że się udało, lecz nie było to proste. Do zapadnięcia nocy była cisza, lecz jak mówi powiedzenie, cierpliwy to i kamień ugotuje. A ja gotuję przywieziony z domu rosołek z pulmenami mięsnymi. Idealnie rozgrzewa na zasiadkach, które noce są bliskie 0 stopni. Nadszedł czas przeniesienia się na nowe miejsce zasiadki. Niestety w tym miejscu karpie nie odwiedziły miejsc, w których postawiłem moje zestawy. Może nie przyłożyłem się do tego miejsca z odpowiednią koncentracją. A może karpie nie odwiedziły tego obszaru zbiornika. Teraz to już nieważne. Obiecałem sobie, że na nowym miejscu maksymalnie skoncentruję się na całym procesie szukania odpowiednich miejsc, by umieścić zestawy perfekcyjnie według moich kryteriów. Wieczorem dotarłem na nowe miejsce zasiadki. Miałem 3 godziny do zapadnięcia ciemności, więc, jak wcześniej obiecałem, wyruszyłem, by znaleźć najlepsze możliwe miejsce do umieszczenia zestawów na dnie tego pięknego zbiornika po starej żwirowni. Jest to jezioro, na którym trenuje były mistrz świata w karpiarstwie Karel Nikl. W tamtym sezonie miałem przyjemność bycia na tej wodzie i poznania czeskiego czempiona. Było to bardzo owocne spotkanie, myślę, jak i dla mnie, tak i dla mistrza. Woda liczy sobie ponad 60 hektarów z maksymalną głębokością 5 metrów i karpiami o wadze ponad 30 kg. Znalazłem odpowiednie miejsce w odległości 330 metrów od mojego stanowiska. Górka o wysokości 2 metry i szerokości około 3 metrów. Górka była w miejscu, które mierzyło 3,5 metra głębokości, czyli wierzchołek owej górki był 1,5 metra od lustra wody.
Postanowiłem obławiać to miejsce, umieszczając jeden zestaw na szczycie nasypu, a drugi tuż około 2 metry obok, na głębokości 3,5 metra. Zanęcić obydwa miejsca dywanowo kukurydzą, jak i kulami 20 mm. Wędki stały na rodpodzie gotowe, szczytówkami uniesionymi wysoko w górę, ponieważ odległość była spora, a i pogoda była w tym momencie bardzo dobra, nie było mocniejszego wiatru i wędki stały spokojnie. Za chwilę zobaczycie czerwony punkt, w którym są moje zestawy i owy nasyp, który postanowiłem obławiać. Z chęcią bym łowił pod brzegiem wyspy, lecz był kategoryczny zakaz w promieniu 100 metrów od znajdujących się na środku żwirowni wysp. Był to teren, w którym karpie miały swój bezpieczny azyl bez dostępu człowieka. Do końca dnia brak kontaktu z karpiami. Noc podobnie, pojedyncze piki na obu wędkach. A z samego rana uprzyjemniło mi picie porannej kawki 2 piknięcia i po chwili odjazd na wędce, która była na szczycie nasypu, czyli wędka oznaczona numerem 1. Na tym miejscu również używam długiego przyponu 30 cm na miękkiej plecionce. Kula tonąca 24 mm. Niestety, jak zobaczycie, za chwilę zaliczyłem spinkę. Ale pierwszy odjazd był, czyli kontakt złapany, teraz tylko pilnować sygnalizatora i szybko reagować. Myślę, następny odjazd będzie niebawem. Po wywiezieniu na nowo zestawów do końca dnia i całą noc cisza. Kolejny dzień cisza, a około drugiej w nocy zaczęła się kolejna jazda na wędce numer 2. Przypominam, wędka oznaczona numerem 2 miała umieszczony zestaw 2 metry od nasypu, z którego szczytu był pierwszy odjazd. W połowie drogi do brzegu zaliczyłem kolejną spinkę. Pytanie było dlaczego. Postanowiłem zmienić przypony miękkie z plecionki na przypony, które są zrobione na twardym fluorokarbonie. Do końca nocy cisza jak makiem zasiał, a w kolejny dzień nadeszło załamanie pogody. Burza, grad, deszcz i tak prawie 2 doby. Po tym całym kataklizmie pogodowym ustawiłem wędki nisko, by linka główna schodziła jak najszybciej do wody. A kolejnego pięknego poranka rozległ się dźwięk sygnalizatora. Przyznam, była to muzyka dla moich uszu. Po prostu odjechało nagły strzał. Jakby to była też mała ryba. Nie wiem. No nie przyjechaliśmy, kurwa, po małe, ale ważne, że kontakt z rybą jest, to się właśnie liczy najbardziej teraz, złapać kontakt. W tym miejscu chcę wszystkich przeprosić za moje oznaki zmęczenia i przypomnieć, że właśnie odbywa się hol ryby z odległości 330 metrów. Wszystko. Kurwa, nie będę szedł teraz po klapki. Zaparło się. Będę musiał wejść do wody. Kawałek. Ale to nie będzie jakiś problem. Chyba. Dałem luz, czy nie? Nie. Nie dajemy luzu. Dawaj.
blisko gdzieś tu. Powolutku, powolutku ściągamy bliżej. Idzie bardzo w prawo. Chłodna woda. Wyciągniemy. Kurwa, jest, już widzę ją. O, rozdrywa. Żeby udało się nam ją ładnie wyciągnąć tutaj. O, chodź, chodź, chodź. Mam zimno, kurwa, w stopy. No, chyba wyjdę, ogrzeję trochę. To piszcza. O, chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Malutka, malutka. No już. No już, już, już. Już nie wierzgaj. Pełno łuski. Jest to. O, jak ładnie się nastroszyła. Do zdjęcia. Strzelałem, że waga ryby wynosi około 11 kg. Ryba miała pełne 12, czyli byłem blisko. Nie była to wielka ryba, lecz jak już wcześniej mówiłem, na chwilę obecną cieszę się, że jest kontakt z karpiami i nie było kolejnej spinki. Karp pełnołuski wraca do wody, a my zabieramy się do pracy. Szybka wywózeczka, bo przecież została ostatnia noc na tym miejscu, a na następny dzień z rana kolejna już ostatnia przeprowadzka na nową, ostatnią, bardzo ciekawą wodę, na której również mam szansę pobicia mojego PB. Nocny pociąg odjechał i trzeba go teraz zatrzymać. Tak nazwałbym film z tej jednej nocy, ponieważ pikało, pikało, aż tu nagle. Za chwilę uruchomię mój reflektor, który podłączony jest do własnoręcznie robionej stacji, którą zrobiłem za nieduże pieniądze. A jak daje prąd, ocencie sami. Koszt zrobienia tej skrzynki to około 20 euro. W przeliczeniu na złotówki jest to niecałe 100 zł.
Na wędce było czuć większą waleczność ryby. Odjazdy były zdecydowanie mocniejsze. A ja w głowie miałem myśl, żeby się teraz tylko nie spięła. Jeśli tak będzie, że rybę docholuje do brzegu, będzie to oznaczać, że moje poprzednie przypony na miękkiej plecionce były źle skonstruowane, lub te karpie wiedzą, jak uwolnić się z takiego przyponu. Powoli przestawiałem statyw z kamerą, aby tylko nie stracić kontaktu z rybą, która dzielnie walczyła. Następnej spinki chyba bym nie zniósł. Czułem, że ryba była już blisko, więc ostateczne ustawienie kamery, żeby było coś widać na filmie, który postanowiłem sobie nagrać dla fanów. Mam nadzieję, że ten film coś komuś podpowie i nie będzie popełniał moich błędów. Kolejna ryba ląduje w podbieraku. Przypon na sztywnym fluorokarbonie działa i teraz już wiem, na co będę łowił na przyszłej zasiadce na tej wodzie. Na moje oko ryba była podobnej wagi co jej poprzedniczka, więc wypuściłem ją bez ważenia. Na następny dzień na tym zbiorniku zaczynały się zawody karpiowe. Trwające tydzień, dlatego musiałem przenieść się na nową wodę w momencie, akurat kiedy złapałem kontakt z karpiami. Ale tego, co nadejdzie, nie spodziewałem się nawet. Było dobrze, stwierdziłem po całej zasiadce, ale w głowie była jedna myśl, czy gdybym został tu, byłoby jeszcze lepiej. To właśnie tu, na tym 18-hektarowym zbiorniku, pobiłem swoje PB. Pokażę dokładnie za chwilę, gdzie i jak łowiłem i udało mi się zrealizować cel, po który wyruszyłem na tą zasiadkę. Chwilę po rozpakowaniu się zaczęło padać i tak padało do następnego dnia. Kiedy przestało padać, a przez zachmurzone niebo przebijały się promienie słońca. Ja postanowiłem zobaczyć jedno z miejsc, które będę obławiać. Oznaczyć, by mieć orientację, gdzie dokładnie ciskać zestaw, bo na tym zbiorniku jest zakaz modeli sterowanych, jak i wywózki pontonem. Więc chcąc łapać w miejscu, które sobie upatrzyłem, muszę zrobić wszystko tak, by czuć komfort psychiczny. Że zrobiłem wszystko, by upolować największego osobnika na tej wodzie, co mi się zresztą udało. Tu przed chwilą mieliśmy prezentację mojego zestawu z wędki numer 1. Tak, dobrze widzicie, jest około 1 metr od brzegu na głębokości nieprzekraczającej 1 metra. W tym momencie odbywa się punktowe nęcenie. Odległość od poda 110 metrów.
Nad łowiskiem zawitali smutni panowie, kontrolujący, czy dym, który zobaczyli, pochodzi z grilla, czy może z ogniska, które jest zakazane. Ryby, jak można się domyślić, spłoszyły się, ale są też plusy tej sytuacji, a mianowicie śmigła helikoptera solidnie natleniły wodę i może karpie wrócą. Po obiadku udałem się na krótką drzemkę. Była godzina 12 z minutami, kiedy ze snu wyrwał mnie odjazd na wędce numer 1. W tym całym zamieszaniu nie miałem gdzie postawić kamery, bo statyw był w dość dużej odległości ode mnie. Na łowisku, na którym się znajduję, jest wiele powalonych drzew, więc nie chciałem ryzykować i dawać zbyt dużego luzu karpiowi, którego holowałem. Myślałem, że już dość straconych ryb, jak na jedną zasiadkę, więc skupiłem się maksymalnie, by wyholować rybę do brzegu. Karp był już blisko mnie i bez większych problemów, jak na poprzednich przyponach na miękkiej plecionce. Jak wspominałem, mam przypony na sztywnym fluorokarbonie, które sprawdzają się na tej zasiadce doskonale, jak do tej pory. Po każdym odjazdzie ryba doholowana bez większych problemów. Karp trafił idealnie do podbieraka. Ja zadowolony, a karp zmęczony, postanowiłem pozostawić karpia w podbieraku pod brzegiem, by sobie spokojnie odpoczął, zanim przetransportuję go do kołyski na sesję zdjęciową i ważenie, ponieważ ryba na moje oko jest bliska mojego PB. Za chwilę wszystko będzie ustawione, przygotowane i będę przenosił rybę do kołyski. Jak wcześniej widzieliście,
Helikopter dotlenił wodę i ryby zaczęły żerować. Minęła około 1 godzina od wizyty helikoptera. Odjazd mnie zaskoczył, ponieważ szczerze się przyznam, liczyłem na odjazd bardziej na koniec dnia, tuż przed zmrokiem. Karp leżał w kołysce, kiedy ku mojemu zdziwieniu rozległ się dźwięk sygnalizatora. I kolejna moja wędka zaliczyła odjazd. Odstęp około 5 minut od wcześniejszego odjazdu, więc zaskoczenie i adrenalina towarzysząca mi była naprawdę wysoka, ponieważ takie sytuacje nie zdarzają się codziennie. Nie zważyłem. Kolejna ryba przyniosła mi dużą radość, jak i wiele pracy, którą musiałem wykonać podczas holu ryby. A hol był bardzo energiczny i czuć było moc i wagę ryby, którą zassała moją przynętę spod brzegu. Jeśli ktoś oglądał uważnie, to wszystko jest dokładnie opisane, z którego miejsca nastąpił odjazd tego kolosa. Obecnie czeka mnie składanie podbieraka, którego nie poskładałem, ponieważ jeszcze nie skończyłem nawet z poprzednią rybą, a tu już jest następna. Plan jest prosty, chłodna głowa. Poskładać podbieraka do kupy i wyholować rybę do końca. To priorytet na tą chwilę i tylko na tym się skupiłem. Presja z holem ryby była o tyle większa, że jedynym problemem nie był tylko podbierak, który jest w kompletnej rozsypce, ale karp złowiony parę minut wcześniej, leżący w kołysce. Dlatego trzeba działać błyskawicznie, bo nie chcę, by karp za długo czekał bez wody. Kiedy wyprowadziłem karpia na otwartą wodę, odciągając go od miejsc, w których miałby większe szanse na uwolnienie się, zacząłem krok po kroku składać podbierak.
Udało mi się wszystko po kolei poskładać i przystąpiłem do podbierania mojego nowego PB. Kiedy zobaczyłem rybę, byłem pewien, że to jest mój nowy rekord w połowie karpi. Jak widać, nie było to łatwe zadanie, ale wszystko ułożyło się dobrze i już za chwilę karp będzie podebrany. Błędy, które popełniłem podczas podbierania ryby, zobaczyłem dopiero, kiedy zobaczyłem nagrane wideo. I postanowiłem nie wycinać tego, by każdy mógł zobaczyć, jak nie należy podbierać ryby. Nawet po wielu błędach udało mi się nareszcie uspokoić emocje i poprawnie wszystko doprowadzić do końca. Kiedy moje nowe PB znalazło się w zasięgu mojej ręki w podbieraku, poczułem ogromną radość i ulgę. I jak było widać na filmie, nie liczy się, jak się zaczyna, tylko w jakim stylu się kończy polowanie. Przedstawiam rybę, którą złowiłem jako pierwszą na tej wodzie. Jest to ryba piękna, silna i w doskonałej kondycji. Waga została ustawiona na minus 2 kg, by mieć pełną wagę na filmie. Dokładna waga pierwszej ryby to 19 kg. Piękna ryba, lecz do mojego PB brakuje jeszcze 3,5 kilo. Pierwszy karp zostaje uwolniony i za chwilę zaczynamy ważyć rybę, która może być moim nowym PB. Pierwsza zasiadka sezonu 2024 i jest nowe PB ryba o wadze 24 kg. Złowiona po wielu trudach, jest moim nowym PB większym od poprzedniego o 1,5 kg. Jestem zadowolony bardzo, że udało mi się to osiągnąć na pierwszym polowaniu karpiowy w nowym sezonie, w którym miałem za cel zdobyć nowe PB do końca tego sezonu, a tu początek i taka niespodzianka. Ryby uwolnione, wędki ogarnięte, wszystko w czasie około 1 godziny od pierwszego brania, a tu już następny odjazd. To wszystko było jak piękny sen karpiarstwa. Cudowne uczucie, kiedy ryby współpracują i są to okazy naprawdę konkretnych rozmiarów.
Kolejny karp tego dnia ląduje na sesji zdjęciowej. Nie jest to kolejne PB, ale widać, że ryby pływają w obrębie moich zestawów. I to mnie bardzo cieszyło. Polować na karpie miałem 17 dni. Dziś jest dzień 14 i już mam czego tak bardzo pragnąłem, czyli największy okaz tego zbiornika. Karp o wadze 24 kg, moje nowe PB. Doskwierało mi już delikatne zmęczenie, mieszające się z niesamowitą radością i emocjami. Poczułem się spełniony na chwilę obecną i postanowiłem wrócić następnego dnia rano do domu, który był 500 km od moich karpiowych przygód. Dziękuję za uwagę i czekam na komentarze. Co mogłem zrobić lepiej? I subskrybowanie mojego kanału, bym miał większą motywację do nagrywania kolejnych filmów. Pozdrawiam wszystkich nowych i obecnych subskrybentów. Here I come.